Nierzadko zdarza się, że szukając optymalnego sposobu na nagłośnienie danej przestrzeni, trafiamy na ścianę. I to dosłownie, bo umówmy się, w dzisiejszych czasach nie zawsze dysponujemy odpowiednio dużą powierzchnią na pełnowymiarowy system audio. O ile z reguły znajdzie się kawałek wolnej szafki, półki czy też podłogi na kolumny, o tyle z elektroniką często już tak kolorowo nie jest. I tu wkraczają one, całe na biało lub czarno, jak wolicie, głośniki aktywne, czyli kompletne rozwiązanie nagłośnienia w pokoju w postaci dwóch głośników z wbudowanym wzmacniaczem w jednym z nich. Prym w tej dziedzinie wiedzie Audio Pro i dziś przyjrzymy się bliżej trzem modelom sygnowanym logo szwedzkiej marki. Tymczasem zapraszam na intro. Na początku jednak chciałbym pokrótce omówić ekosystem tego skandynawskiego producenta. Audio Pro implementuje identyczną funkcjonalność w każdym modelu głośników, który omówię w dalszej części filmu. To przede wszystkim wygodne sterowanie, zmiana źródła dźwięku, regulacja głośności czy też grupowanie urządzeń. Z poziomu aplikacji Audio Pro Controller możecie odtwarzać muzykę z wybranego serwisu muzycznego lub radia internetowego. Głośniki posiadają nową w stosunku do poprzednich modeli funkcję w postaci trybu nocnego. Podbija on skraje pasma przy cichym odsłuchu, co świetnie sprawdza się na przykład wieczorami. W razie potrzeby producent udostępnia dodatkowo prosty korektor służący do regulacji tonów niskich i wysokich oraz wirtualizacji dźwięku przestrzennego. Dużą nowością w nowych seriach głośników aktywnych Audio Pro jest też obecność modułu Chromecast oraz AirPlay 2. To bardzo poszerza możliwości łączenia różnych urządzeń w grupy, zwłaszcza jeśli posiadacie sprzęt grający różnych producentów. Nie mogło też zabraknąć technologii Bluetooth, która przyda się w sytuacji, gdy połączenie przewodowe jest niemożliwe. Więcej o samym ekosystemie Multiroom Audio Pro opowiadają Wam w naszym osobnym materiale. Jeśli go nie widzieliście, zachęcam do nadrobienia zaległości. Przejdźmy zatem do głównego wątku, którym są głośniki. Podstawkowe Audio Pro A28 to świetna propozycja, w zasadzie dla każdego. Mimo względnie niedużych gabarytów, kolumienki te zaskakują głębokim i angażującym basem. Wokal i tony średnie są równe i dobrze się uzupełniają, co szczególnie docenimy podczas korzystania z telewizora. A28 rewelacyjnie sprawdzą się także jako alternatywa dla soundbarów, właśnie dzięki kompaktowym rozmiarom oraz wejściu HDMI. Ich domyślna pozycja zakłada ustawienie na szafce lub na stojakach, choć głośniki posiadają także gwintowane otwory na tylnych ścianach obudowy i powieszenie ich w dowolnie wybranym miejscu na ścianie też jest możliwe. Choć wówczas warto wcześniej przemyśleć kwestię prowadzenia przewodów. Do działania Audio Pro A28 wymagają przewodu zasilającego prowadzonego do lewej kolumienki oraz przewodu głośnikowego od lewego do prawego głośnika. Z telewizorem warto połączyć je za pomocą przewodu HDMI, choć w razie czego znajduje się tu też wtyk optyczny. Miłym akcentem jest tradycyjny złącze RCA, często wykorzystywane przez użytkowników jako wejście dla gramofonu, oczywiście o ile posiada on wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy lub macie taką jednostkę po drodze sygnału z gramofonu. Taki zestaw nie tylko będzie kompaktowy, ale też zapewni Wam wysokiej jakości brzmienie. Gdy jednak macie nieco większą przestrzeń do nagłośnienia i trochę miejsca na podłodze po obu stronach szafki, wówczas warto rozważyć kolumny podłogowe. Audio Pro A38 to więksi bracia podstawkowych A28, wyposażeni w dodatkowe przetworniki basowe. Moc zasadniczo jest taka sama i wynosi 75 W, czyli tyle samo co w przypadku wariantu podstawkowego. Jednak dźwięk w ich przypadku jest odczuwalnie, jakby to powiedzieć, pełniejszy? Na pewno na płaszczyźnie basu, który jest donośniejszy i jakby głębszy. A przez to odnoszę wrażenie, że jest też więcej miejsca na wokale i średnicę, co również jest na duży plus. Kolumny te świetnie sprawdzają się w pokojach o powierzchni od około 20 do 30 m2. Pomimo stosunkowo niewielkich gabarytów nie należy lekceważyć możliwości A38. To naprawdę bardzo dobra alternatywa dla tradycyjnych systemów grających podzielonych na osobną elektronikę i kolumny. Gdy jednak przestrzeń na system grający to żaden problem, wówczas warto sięgnąć po broń ostatecznej zagłady soundbarów. Audio Pro A48 to największe i jednocześnie najnowsze dziecko szwedzkiego producenta.
To w zasadzie pełnowymiarowe podłogówki, które gabarytem obudowy są bardzo podobne do chociażby kolumn Indiana Line Nota 550X. A to już powinno robić wrażenie. Możliwości połączeniowe są takie same jak w przypadku pozostałych kolumn aktywnych Audio Pro. Zmianie uległy jedynie złącze głośnikowe. Zamiast tradycyjnych terminali znalazło się tu złącze Spicon. Sam przewód jest znacznie grubszy i solidnie osadzony. Nie ma mowy o przypadkowym wyrwaniu go z gniazda ani pomyleniu biegunowości, co moim zdaniem jest sporym udogodnieniem. Moc, że tak powiem, urosła wraz z obudową. Do dyspozycji oddano wzmacniacz 2x 130W dla przetworników średnio-niskotonowych i 2x30W w przypadku tonów wysokich. Owocuje to ponownie jeszcze ciekawszym basem odznaczającym się wielowymiarowością i melodyjnością. Zestaw ten oferuje chyba najlepszą separację pasmi i rozdzielczość dobrze słyszalną przy nagraniach symfonicznych. Szczerze powiedziawszy, Audio Pro A48 bardzo pozytywnie mnie zaskoczyły. Spodziewałem się niewielkich różnic brzmienia w stosunku do A38, a tymczasem okazało się, że większe A48 to poważna konstrukcja dla świadomych i wymagających melomanów. Jak zawsze gorąco zachęcam Was do osobistego przetestowania wybranych kolumn od szwedzkiego Audio Pro. Warto umówić się na odsłuch przed zakupem, aby móc określić, jaki gabaryt głośników będzie odpowiedni dla Was i Waszego pomieszczenia. Taki odsłuch umożliwiamy Wam w każdym salonie sieci Top Hi-Fi & Video Design. A jeśli nie Audio Pro, na miejscu znajdzie się jeszcze co najmniej kilka alternatyw. Wszystko po to, aby Wasza decyzja zakupowa była świadoma, a sprzęt cieszył przez długie lata. Odwiedźcie też stronę www.tophifi.pl. To prężnie działający sklep internetowy, a poza tym jest tam też obszerna strefa wiedzy wypełniona branżowymi artykułami, filmami i nie tylko. Na naszej stronie znajdziecie również adresy i dane kontaktowe wszystkich salonów sprzedaży. Czekamy na Was! Tymczasem ja serdecznie dziękuję Wam za uwagę i mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Nie żegnam się, ponieważ, jak wszyscy dobrze wiemy, spotkamy się już niebawem w kolejnym filmie. A zatem cóż, do zobaczenia!